za dobrą kiełbasę dałbym się pokroić. I ta jest naprawdę pyszna, mimo tego, że kupiona w markecie. Ja osobiście wolę je kupować na targu od pani Kasi albo Ani. Część z nich robi te produkty samodzielnie w małych zakładach. Warto jest przede wszystkim sprawdzić skład kiełbasy. Bez względu na to, czy kupujecie ją na wagę, możecie spytać ekspedienta, albo czy kupujecie pakowaną. Wtedy sprawdźcie etykietę. Im mniej składników dodatkowych, tym lepiej. Kiełbasa powinna składać się z mięsa, tłuszczu, soli, ewentualnie przypraw. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie o cenie. O dobrej kiełbasie świadczy również jej cena. Bo jeżeli surowiec kosztuje od kilku do kilkunastu złotych za kilogram, dobra kiełbasa kosztuje minimum 15 zł u producenta, to w sklepie powinna ona kosztować 20-25 zł. No i cóż, pamiętajcie, że inwestycja w dobrą kiełbasę to inwestycja w wasze dobre samopoczucie. Więc warto wybrać najlepszą. A jeżeli lubicie naprawdę głęboki smak wędlin, to pewnie o wiele lepiej będzie kupić takie, które są świeżo krojone, ponieważ paczkowane to nie tylko dodatkowy koszt opakowania, ale również odrobinę gorszy smak.